Później, gdy rosnąca wiedza o masonerii umożliwiła mi rozmowę na ten temat, zacząłem z wolnomularzami rozmawiać. Z początku zachodziłem w głowę, jak uda mi się znaleźć 15 czy 20 masonów, a kiedy już ich znajdę, jak uda mi się ich namówić do zwierzeń? Pierwszy problem rozwiązał się sam, gdy tylko zacząłem wypytywać przyjaciół i ich znajomych, czy są masonami. Okazało się, że w grupie osób, które znałem od około 5 lat, znalazło się 4 masonów, a dalsze kilkunastu wśród ludzi znanych mi od ponad 20 i więcej lat. Znałem tych ludzi, a nawet przez myśl mi nie przeszło, że mają coś wspólnego z wolnomularstwem. Jeśli chodzi o drugą część moich wątpliwości, ludzie ci chętnie ze mną rozmawiali. Nie o tajemnych hasłach i uściskach rąk. Zdążyłem już je poznać od tego czasu. Toczyliśmy dysputy na temat źródeł wolnomularstwa i jego dawnych reguł. Na równi ze mną byli zaintrygowani możliwością odkrycia zagubionych znaczeń słów, symboli i rytuałów, dla których nie znajdowali żadnego logicznego wytłumaczenia, takich jak to, dlaczego mistrzowi podczas inicjacji mówi się, że stopień ten uczyni cię bratem dla piratów i korsarzy. Byliśmy zgodni co do tego, że rozwikłanie sekretów tych masońskich misterów może wnieść wiele do poznania historycznej prawdy, ponieważ dzięki utracie pierwotnych znaczeń dawne nazwy i symbole przetrwały nietknięte. Dla owych zapomnianych sekretów wolnomularstwa należą słowa używane w masońskich obrzędach, takie jak Tyler, Cowan, Dugard oraz Juves. Masońscy pisarze przez całe stulecia bez powodzenia starali się dopasować te słowa do własnego przekonania, że masoneria narodziła się wśród anglojęzycznych, zorganizowanych w cechy średniowiecznych muratorów. Przyjąwszy założenie, że naprawdę istniał jakiś związek pomiędzy wolnomularstwem i francuskojęzycznym zakonem templariuszy, zacząłem szukać zapomnianych znaczeń wspomnianych słów nie w języku angielskim, lecz w średniowiecznej francuszczyźnie. Zaczęły mi się nasuwać rozwiązania i wkrótce dla każdego tajemniczego wyrażenia ustaliłem sensowne znaczenie w jego języku francuskim. Po raz pierwszy udało mi się nawet znaleźć wiarygodne znaczenie dla nazwiska Hirama Abifa, zamordowanego architekta świątyni Salomona, który jest centralną postacią w masońskim rytuale. Nasunął mi się jeszcze jeden wniosek. Wiadomo, że w 1362 roku sądy angielskie oficjalnie zmieniły język postępowania z francuskiego na angielski. W takim razie francuskie korzenie tajemniczych słów obrządku wolnomularskiego mogą potwierdzać istnienie tego tajnego stowarzyszenia w XIV wieku, w wieku likwidacji zakonu templariuszy i buntu chłopów. Z nowym zapałem zwróciłem się ku innym zapomnianym sekretom masonerii. Raz jeszcze przyjrzałem się kręgowi i mozaice na posadce loży, rękawiczką i fartuchą ze skóry jagnięcia, symbolom cyrkla i węgielnicy, nawet tajemniczej legendzie o tragicznej śmierci Hirama Abifa. Reguła, zwyczaje i tradycje templariuszy przyniosły odpowiedzi na wszystkie zagadki. Potem przeszedłem do pogłębionej analizy starych reguł masonerii, określających ramy tajnego stowarzyszenia wzajemnej ochrony. To zadaniem loży okazało się ukrywanie braci przed agentami kościoła i struktur państwowych, zaopatrywanie w pieniądze, ręczenie za nich przed władzami, zawiązywanie nowych oddziałów organizacji i tworzenie miejsc spotkań. Nie miałem już najmniejszych wątpliwości, że pierwotna koncepcja tajnego stowarzyszenia, które samo
nazywało siebie wolnomularstwem, zrodziła się w Brytanii z zapotrzebowania na organizację wzajemnej pomocy wśród ukrywających się templariuszy i ich towarzyszy. Wśród ludzi, którzy zeszli do podziemia, unikając uwięzienia i tortur, zgotowanych im przez papieża Klemensa V. Absolutne utajenie działalności uczyniło ich antagonizmem wobec Kościoła jeszcze silniejszym. W tym świetle likwidacja zakonu templariuszy jawi się jako jeden z największych błędów ze wszystkich, jakie Stolica Apostolska kiedykolwiek popełniła. Wolnomularstwo stało się celem zajadłych ataków kolejnych papieży. W całej historii chrześcijaństwa żadna inna świecka organizacja nie ściągnęła na siebie tyle gromów w papieskich bullach i encyklikach. Oskarżycielskie ataki zaczęły się już w kilka lat po tym, jak masoneria ujawniła światu swoje istnienie, co stało się w roku 1717. Potem stawały się coraz intensywniejsze, by osiągnąć kulminację w encyklice Humanum Genus, ogłoszonej przez papieża Leona XIII w 1884 roku. W dokumencie tym masoni zostali oskarżeni o ogłoszenie wolności religijnej, dążenie do oddzielenia Kościoła od państwa, popieranie wychowania dzieci przez osoby świeckie oraz o nadzwyczajną zbrodnię wiary w to, że ludzie mają prawo ustanawiania własnych praw i wybierania własnych rządów zgodnie z nowymi zasadami wolności. Takie koncepcje przypisywano tyleż masonom, co sławnemu królestwu szatana. Dokument jest nie tylko wyrazem zaniepokojenia Kościoła katolickiego ruchem wolnomularskim tamtych czasów, lecz w negatywnej formie tak jasno precyzuje przekonania tych wolnomularzy, że jako dodatek do tej książki załączyłem pełny tekst papieskiej encykliki. Na koniec należy dodać, iż wydarzenia tutaj opisane stanowią część wielkiego nurtu historii Zachodu. Epoka feudalizmu zbliża się ku końcowi. Ziemia, a także praca na roli, przestały być jedynym źródłem bogactwa. Rodziny kupieckie organizowały się w gildie i przejmowały kontrolę nad całymi miastami, tworząc zarządy miejskie. Handel prowadził do rozwoju banków i inwestycji. Miasta stały się ośrodkami władzy, skutecznie rywalizującymi o bogactwo i wpływy z właścicielami ziemskimi. Kościół powszechny, który w feudalnym świecie wywalczył sobie pozycję najwyższej władzy na ziemi, nie spieszył się z uznaniem zmian, które mogły zagrozić tej pozycji. Jakiekolwiek odstępstwa od nauki Kościoła natychmiast nazywano herezją, najohydniejszą zbrodnią pod słońcem. Heretyk zasługiwał tylko na śmierć. Mało tego, zasługiwał na śmierć w najgorszych męczarniach, jakie można sobie wyobrazić. Niektórzy dysydenci uciekali do lasu i żyli w ukryciu, inni organizowali się. W przypadku ściganych templariuszy odpowiednia organizacja już istniała. Templariusze mieli bogatą tradycję sekretnych działań, doprowadzonych do najwyższego poziomu dzięki związkom z zawiłą polityką Bizancjum, dzięki znajomości tajemnych rytuałów asasynów i intryg dworów muzułmańskich, z którymi mieli do czynienia już to na polu walki, już to przy stole konferencyjnym. Kościół, krwawo rozprawiając się ze zwolennikami zmiany i dysydentami, skierował w tę stronę nowy narybek, który płynął nieprzerwanym strumieniem przez całe stulecia. O
od dnia rozwiązania zakonu templariuszy minęło ponad 600 lat, lecz jego dziedzictwo wciąż żyje w największym towarzystwie wzajemnej pomocy, jakie kiedykolwiek istniało. I tak opowieść o prześladowanych, torturowanych krzyżowcach, dzikim buncie chłopów i zapomnianych sekretach wolnomularstwa stała się historią najzręczniejszego tajnego stowarzyszenia w dziejach świata. Asasyni, członkowie sekty ismailickiej Odłam szyizmu z siedzibą w Alamut w Persji. Około roku 1090 dowodzeni przez Hasana ibn Sabbaha utworzyli niezależne księstwo, które przetrwało do około 1260 roku. Byli postrachem zarówno dla oficjalnych władców muzułmańskich, jak i dla krzyżowców.